Sponsorem programu jest Vitarella. Nowa, lepsza jakość. Cześć, jestem Kola. Wiem, że uwielbiacie mnie pić, ale czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się ze mną, kiedy wyrzucicie mnie do zwykłego kontenera? Chcecie wiedzieć? Ja wiem, że chcecie. Chcecie? No chcecie? Ale wy chcecie? Czy chcecie? Ja wiem, że chcecie. No na pewno chcecie. Chcecie? No chcecie? Chcecie? Możesz już zacząć opowiadać. Dobra, idź mi. A więc to było tak. Po wyrzuceniu mnie do kosza leżał sobie samotnie. Aż pewnego dnia śmieciarka przychodzi i zabiera mnie na wysypisko. Leży tam przez parę lat i rozkładam się jeszcze więcej. Jednak, jeśli wyrzucilibyście mnie do kontenera oznaczonego napisem plastik, to moje życie byłoby o wiele lepsze. Żyłbym sobie przez miliony, miliony lat, ponieważ byłbym ponownie użyty. I naprawdę. Możesz się już tak nie rozczulać. A ty znowu na scenie? Weź, idź, ja teraz coś opowiem. No ej, ale ja jestem gwiazdą! No ej! Dobra, ja i taki problem ze mną masz. Stąd sobie spokojnie, meblecie w kuchni. Taki zwykły dzień. Pewnego dnia dziewczynka zabrała mnie ze sobą na podwórko. Piła we mnie co chwila. Gdy już zostałam wypita do dna, nie trafiłam jednak do zwykłego kosza, tylko do pojemnika z napisem plastik. I tak właśnie trafiłam do podobnego użytku. Jestem teraz tu przed wami! I mogę wam opowiadać piękna historia, oparta na faktach. Dobra, dobra, już tak nie przynudzę, nikogo nie interesuje, jak stałeś tam w blacie w kuchni. Panowie, możecie zjeść ze sceny? Jak widzicie, nie jestem torbą wielorazowego użytku. Torby, takie jak ja, w większości trafiają do śmieci. Ale możecie używać mnie więcej niż jeden lat. I teraz się wtrącasz? Właśnie, się wtrącasz? No, hej! Ej, no hello! No halo! Halo! Ja... Aha! Dziwna to jaka ta torba. No. Dobra, chodź, dajmy szansę innym. Nie, ja jestem gwiazdą, ja nie zajdę. Nie! Chodź, idziemy! Nie! Nie jestem gwiazdą! Już nie gwiazda! Ja jestem gwiazdą! Chodźcie, spieszcie się wokół mnie, moje dzieci. Ty, woła nas, chodź. Dobra, idę. Przesuń się. Jezu, sam się przesuń. Ruszę z torbek. No dawaj, ten. Siądźcie. Podzielę się z wami mą życiową mądrością. Pewnego słonecznego dnia leżałem sobie w zwykłym koszu na śmieci. Tu nagle, ni stąd, ni zowąd, przyjechała śmieciarka. I nim się obejrzałem, leżałem już wśród innych niepotrzebnych nikomu odpadów. Kilka dni później na wysypisku pojawiła się pewna rodzina. Ich rozmowy wynikało, że gdzieś wśród śmieci leży teczka z ważnymi dokumentami, którą przez przypadek wyrzucono. Chłopiec, który był najwyraźniej synem mężczyzny poszukującego zguby, gdy mnie zobaczył, pomyślał, że lepiej byłoby niż z innymi plastikowymi odpadami. A więc wrzucił mnie do niebieskiego kosza. I dzięki temu teraz jestem tutaj z wami. On też przypada. Mądra. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu. Mamy nadzieję, że wam się spodobał.